Cześć Tomasz, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 3 Dzieje Radosmyw. Nasze wesele się udało, patrzcie, Leon jest zadowolonym ojcem panny młodej. Tutaj jest zadowolona matka panny młodej. No patrzcie, o już myślę, że tutaj trzeba wydawać sam za mąż, tak? Co tutaj jest? Urzęd przyjęcie urodzinowe dla Simki sam. A sam kiedy ma urodziny? Chciałabym zobaczyć. O już dzisiaj i ona i Darren, więc tutaj dziewczyny też trzeba troszkę podgonić ze znajomościami. Tutaj już się przyglądałam. No to tutaj ten pan całkiem nieźle wygląda. Nie wiem, kiedy ona z tym się tak zdążyła pokłócić. Nie wiem, dzisiaj jak pójdzie do biura też postaram się, żeby poznała trochę ludzi. Sam natomiast jak tutaj przeglądałam, to tak, no ten tutaj, ten współpracownik, ale on... Mi się wydaje, że on jest dorosły, nie? No ona też będzie dorosła, ale nie chce o wiele starszego faceta od niej. Może tutaj też Todd jej by pasował. Nie wiem, założymy też sobie dzisiaj profile randkowe dla dziewczyn. No a natomiast Kajetana i Tom się wyprowadzą. Zobaczymy, jak będą dawali sobie radę sami. Basiu, wiesz co? Idź sobie pomaluj. Czego ty budzisz Kajetanę? Idź sobie, graj w szachy. Gdzie jest Kajetana? Kajetana, tak, została obudzona, Tom jeszcze śpi. To Kajetana, może sobie skorzystaj, weź sobie prysznic. Chciałabym też, żebyście się postarali o dziecko, bo jak będziecie no, na swoim mieszkać, to akurat dobrze to, że się wydarzy, że tak powiem. Dobrze, potem pójść tu zjedz, tak tutaj będziecie się całować. Tom też jest głodny, więc on też mógłby sobie zjeść na przykład surówkę. Weź już wstań, bo wyspany jesteś, a musimy się postarać o dziecko. Chcę zobaczyć, ile Kajetana ma punktów. Ho, jeszcze trochę. To wiecie, co ja jej zrobię. Oczywiście, trojaczki i bliźnięta. Zaraz zobaczymy, gdzie to jest. Jest tutaj wzmożona płodność, proszę bardzo. Tom, ty na pewno tego nie masz, nie? Ale to nic, Kajetana nadrobi, nie martw się. Tutaj dziewczyny, tak. Wstaniecie. Jaka paskudna pogoda. Teraz ja muszę znaleźć, gdzie to było. Randki online. Proszę bardzo, edytuj profil. Sam to samo. Sam nie ma komputera, to sam sobie pożyczy komputer z gabinetu. Proszę tutaj bardzo. Więcej randki online i też edytuj profil. Dobrze. Czy wy tutaj już ten? Dobrze. Kajetana, chodź. Będziesz czekała tutaj na swojego męża, proszę bardzo. Odpręż się. Tom zaraz też tu przyjdzie. Nie chciałam mu naprawdę zmieniać wyglądu, ja go polubiłam takiego, jakim on jest. O, bardzo dobrze. I tak, najpierw ty tutaj, proszę bardzo. Odwrotnie, ty tu. Jest. Nie poskarż się na brudne naczynia. Gdzie tam? Postaraj się, potem ty tutaj... Też postaraj się i zobaczymy. Trzeba słuchać melodyjki. Od razu, cyk, cyk i poszło. Dobrze, to tak. Toma wyślemy tutaj z tym, żeby on to załatwił. On ma teraz 2 dni wolnego. Może to, jak i wiecie, wolne z okazji ślubu. Ty tutaj masz cały... Nie ty, gdzie jest Kajetana? Tu jest Kajetana. Kajetana w ogóle nie pracuje, zacznijmy od tego. Weź, ja chciałam... Wybierz się do spożywczaka, że tak powiem. Gdzie mamy tu jakiś spożywczak? Chodzi mi o to, żeby jej kupić jakieś tam... To jest restauracja i księgarnia. Leki na chorobę. Ja strasznie tutaj się... O, jest spożywczak. Całkiem blisko. Kupuj produkty spożywcze. Apteczkę musimy zasilić na przeziębienia, bo tutaj strasznie dużo osób ostatnio coś u nas choruje. Dobrze, teraz tak, dziewczyny, wy jeszcze śpicie, to może ja najpierw pobudzę sam, żeby ona ogarnęła ten swój profil. Co ty byś chciała? Być świadkiem pożaru. Ty masz ekstremalne potrzeby, naprawdę. Chodź, zrobimy ci ten profil. No skoro dzisiaj dorosła się stajesz, to trzeba byłoby tutaj jakoś się ustawić już życiowo, tak? No, co na tym profilu? Wszystko pięknie, szczupła, tak. Zapisz. To jak tu już jesteś, to chodź, przejrzymy. Zobaczymy, czy mam jakieś wiadomości. I od razu weźmiemy, przeglądaj profile. Najwyżej sami coś napiszemy przecież, nie? O, trochę wiadomości jest. Pan Romeo jest całkiem okej. Ten jest nawet okej. Dobrze, tego wyrzucę, ty pan nie,
Pan też mi się nie podobasz. Tych dwóch. Przyjmij prośbę. Temu też przyjmij prośbę. Gotowe. Dobrze. A przy okazji zaraz. O, ta przyjechała. Dobra. To do domu poproszę. Zaraz, gdzie się leki kupowało? Nie, tu się leków nie kupowało. Zaraz, halo. Brało się ten. Do szpitala jechało. O, ja to dzisiaj zakręcona już jestem. Gdzie ty jesteś? Aha, ten tutaj nagrywa reklamę. Tu jest centrum naukowe. Tu jest szkoła, tu jest szpital. Masz, idź na zastrzyk przeciwko... Nie sam. Kajetana, idź na ten zastrzyk przeciwko katarowi i będzie ci lepiej. Czy sam też nie? Sam nie ma kataru. Sam jest głodna, zostaw lody. Sam najpierw niech sama też przejrzy profile. Zaraz pójdziesz jeść. Stół jest zastawiony, proszę bardzo. Jest sobie ciasto cytrynowe na śniadanie. Zobaczmy profile, kto tu jest ciekawy. Myśmy na tego patrzyli, nie? I chyba jeszcze na tego? Nie wiem, zobaczymy jak to się potoczy. Oni zostali tu mi dodani? Tak, jeden, drugi jest. No, zobaczymy, jeszcze się chwilę poczeka ten odcinek. Dobrze, idź zjedz, bo ty nie wyczymiesz. Darren, teraz twoja kolej. Więcej randki. Sprawdziłem wiadomości. Ja nie wiem, kiedy one te profile zakładają, bo mi się wydaje, że one nie zakładają profilu, a są. Patrzcie, a tych dwóch też do niej pisało. Ale zaraz, o, patrzcie, ten jest spoko, Bronson. Ten mi się podoba, dobra. To chyba Darren już ma tego, który jej się podoba. Chodź, musisz zjeść surówkę i pokaż, o, jeszcze musimy się nagrać reklamę. Jest tutaj dodany. Myślę, że sobie raz z nim pogawędzę i pójdę nagrać reklamę. Julie, co ty robisz? Jakie lody, dziewczyno? Idzie spaghetti. Lody na śniadanie, widział ją kto. Dobrze. I później możesz... O, ta wzięła już katara sobie. Zastrzyk na katar. To wracaj do domu, bo będziesz się przeprowadzała. Chodź, tutaj zaraz coś znajdziemy. Przeprowadzka w obrębie tego otoczenia. No i tylko ty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ty pamiętaj wrócić jeszcze do domu. Mam nadzieję, że zdążysz skończyć nagrywać tą reklamę. Basia skończyła obraz z tego, co widzę. Basiu. Basiu, droga Basiu, co ty tam tworzysz? O, piękny obraz, weź sprzedaj, bo nam tutaj też trochę hajsów potrzeba, skoro Kajetana chce się wyprowadzić, a jeszcze mamy trzy na wylocie, nie? W ogóle ja podziwiam, jak oni długo żyją. Naprawdę, ja się spodziewałam. 5000 za reklamę dostał. No, to już nie martwi się, Kajetana będzie miała zapewniony byt, tak to nazwijmy. Kajetana, ty masz ćwiczyć przez 4 godziny, ty wracasz. Julie, gdzie ty idziesz? Aha, ty miałeś się... Miałaś ogarnąć? Chyba tak. Ale to zostaw. Juliet, natomiast ja bym chciała spiknąć z tą dziewczyną. Ona jest całkiem spoko. Albo z tą. Te dwie mi się bardzo podobają. Zobaczymy jeszcze. Ty już tam... A ty się ogarnęłaś, Basia? Pokaż, co ty robisz. Ty jesteś ogarnięta. Wiesz co? Ty potrzebujesz wyjść do parku. Proszę bardzo. Odwiedź park. Odwiedź sobie park. Ten wraca. Tej się lodów zachciało. No dobra. Dobra, nie czepiam się. Sam, a ty co tam robisz? No dobra, no maluj. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu. Dobrze. Teraz tak, wyprowadzę się Kajetana oraz Tom. Proszę bardzo. I tak, nie chcę ich wyrzucać. Nie chcę ich wyrzucać, więc kupmy im dom. A może gdzieś w okolicy 23 tysiące. Czekajcie, bo ja patrzę. To jest studio. No, a to znaczy, a Kajetan jest w ciąży, o czym nie pamięta. Tu mieszkaliśmy, pamiętamy jak to wygląda. Gdzie tu? No tutaj jest jeszcze blisko. Studio, jedna łazienka. Dobra, jakoś oni sobie to zorganizują. Dom mają, rodzina aktywna zostaje ta. Coś nie pasuje. Ta rodzina musi przejąć jedną lodówkę i dość miejsca do spania. A to moja wina, że oni nie mają tego? Że ten dom jest wybrakowany? Halo? Tutaj jest jedna sypialnia, proszę bardzo, pasuje? Nie pasuje. Wiecie, co zrobimy? Niech sobie znajdą sami. Ja po prostu ich później gdzieś najwyżej odnajdę i ich wprowadzę jak należy. Dobrze, a na razie nara. No, o dwóch simów mniej. No i tutaj zaraz zobaczę, czy Darren ma do pracy. Jak nie, to ja bym chciała ją tutaj dzisiaj, wiecie, trochę, no,
zacząć swatać powoli. No. No, umówmy się, to już jest ten wiek. To już ten wiek. No, więc zaraz zobaczymy. A rzeczy to... Dobrze, a to on coś tam miał, Basiu? Co dostałaś nowego? Aha, no spoko. Basia poszła. Zrób zdjęcie. Po co? Darren, ty jak skończysz to nagrywać, zaraz zobaczysz, ty masz do pracy? Nie, nie masz dzisiaj do pracy, więc spoko. Juliet, zamów drinka, ale ty masz zapotrzebowanie, dziewczyno. Dobrze, ale jak już się tutaj ogarniesz... Dobra, teraz decyzja. To jest Marina, to jest Matilda. Zadzwonimy najpierw do tej za dwa razy. I może list miłosny? Tutaj jest zaznaczone znajomy. A, bo to nie jest ten. To jest Tom, to jest szwagier. Dobrze, zgadza się wszystko. A teraz tak. Dobrze, ty idziesz z reklamą. Sam maluję. Dobrze, czy ty do pracy członkowie zespołu? Mogłabyś z nimi sobie pogadać. Masz tutaj z tą... Możesz to zostawić? O, z tym pogawędź sobie, z tą pogawędź, z tym pogawędź. Ta nie chce gawędzić, to nie. Weź nakarm owce. Nakarm tutaj rybki. Ta dalej nie chce gawędzić, to nie. Łaski bez. Basiu, czy tobie już lepiej? Zaraz zobaczę, gdzie ty jesteś i czy ci lepiej. Tak, Basi to już zdecydowanie lepiej troszkę. Jak tutaj sobie, o... Szajba jej przeszła, że tak powiem. Może wracać do domu. Co tam u Leona? Leon, tak się zagrałeś w te szachy, że nawet nad pęcherzem swoim nie panujesz. Człowieku, opanuj ty się sam. Weź tutaj... Dobra, to z Matildą nie. Widać, że nie pyknie z Matildą. Aha, tutaj nam Kościla posprzątała, ale pewnie jakieś resztki są, oczywiście. To Juliet. Skoro Matylda nie, to Marina. Pogawędka, co ty robisz? Wyślij list miłosny. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. No szkoda, że Matilda nie ten. No dobra, z tymi dwoma sobie na razie pogadamy, zobaczymy. Może ta jeszcze będzie chciała chwilę pogadać. Dobra, ty już tutaj masz co zjeść. Ty wracasz do domu, coś potrzebujesz? Też byś mogła coś zjeść. Zjedz sobie ciasto cytrynowe. Jeszcze coś mogłabyś pogotować, ale to zaraz zobaczymy. Jak się ma nasza łapeczka? Łapeczka, właśnie, to sobie podraw tutaj pięknie. Nawet za dwa razy. 5000 dostaliśmy. Pięknie. No, ja tam trochę, powiedzmy, nie histeryzuj, kotki się załatwiają tu. Ja Kajetanie trochę pieniędzy tam podrzucę, przynajmniej się postaram, wróć. I żeby, wiecie, ona... No bo wyrzuciłam z domu, bo nie chciało to mi zatrybić, bo tak było najszybciej. Ale żeby ona tam całkiem elegancko miała. Zresztą będziemy ją odwiedzać, to zobaczycie. Dobrze, chodź tutaj, zjesz sobie surówkę. Ty jesteś wegetarianką, nie zapominajmy. I jak skończysz... Co to jest? To jest ten. A gdzie jest? O, z tym. Z tym sobie pogawędzisz z kilka razy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobrze. Ty sobie zjedz. Ile ty masz już... No, chcę ci 10. poziom tego wbić. Ale czy ty mógłbyś sobie na przykład tutaj włączyć i sobie potańczyć? Bo masz tutaj takie zadanko. Basia, zjedz w restauracji. Kto mi Basię tu oczernił? Ja się nie zgadzam na żadne oczernianie. Basia, ty masz restaurację i tutaj zjeść. Jedz tutaj, zjedz sobie sama. Chociaż teraz jest ciasto cytrynowe, ale nic ci będzie. I teraz idziemy, słuchajcie, do ratusza. Ratusz. I o zniesławienie. My tutaj się obrażać nie pozwolimy. Dobrze, ta sobie rozmawia, mam rozumieć. Tak, ty to sobie jeszcze poglądź trochę. To pogawędkę sobie anuluj. I tutaj... Łazienka już wolna, wolna. Użyj sobie i weź prysznic. Ja muszę chyba jakiś lepszy zlew do tej kuchni kupić, bo mi wiecznie do łazienki latają. Basiu, nie masz zajęcia? No, to idź. Ja dobrze wiem, że ty masz zajęcie. Ta, patrzcie, z tą gada. To już ta ma czas? Może i tak. Dobra, to pogadajmy z nią z kilka razy. Ty tutaj się ogarniesz bardzo dobrze. Sam, jak ty skończysz, pokaż, jak tam w pracy masz. Z członkami zespołu już lepiej. Ta nie chce, bo to jakaś osobistość wielka i chodzi i marudzi. Dobra, z tym sobie pogadam ze trzy razy jeszcze. Darren, mogłabyś ten telefon odebrać? Tak, poćwicz sobie przez 4 godziny. No... Mm-hmm.
Dobrze, jeszcze takie pytanie. Łapeczka tu. Tak, idź do kuwetki. Czy tobie to trybi, to twoje tańce? Nie, bo te tańce miały być chyba w lokalu, prawda? Tak mi się wydaje, że to miało być w lokalu, dlatego ci nie idzie. Chodź, pójdziesz do tego lokalu. To miało być tu. Odwiedź to miejsce. Dzisiaj szalone dzikie dęsy. Dobrze, ty robisz, co masz robić. Ty tutaj sobie życie ustawiasz, ty kolegów, a ty koleżankę. Dobra, wszyscy są. Mojej pomocy potrzebuje na chwilę obecną tylko łapeczka. Więc łapeczka, chodź. Tutaj sobie zjesz z miseczki i kontakty. Zaraz ci kontakty tutaj ktoś ci wytyrtoli na pewno. Tak, idź tu jedz. Chyba najprędzej... Sam, ona ma najmniej do rozmowy. Tam, jeszcze mniej, dobrze, to podejdź tutaj i będziemy zaraz tu łapeczka. Wzmocnienie, pochwal, że jest schludna. Weź uczucia, pomów do niej, odczucia i daj przysmak. O, i będzie dobrze. Łapeczka, ty kończysz jeść, dobrze. Chodź, ja ci przerwę tę rozmowę. I tak całkiem chyba nieźle wam tu pykło, tak, lepiej niż stoł. Ja ją spróbuję zaraz do siebie zaprosić i zobaczymy. Zobaczymy, czy coś ten... Czy coś między nimi zabangla. Zaraz, od razu sobie weźmy. Zaproś, zobaczymy, czy zechce przyjechać. Jest dopiero 21, nie? Czy ty poszedłeś tańczyć tak, jak miałeś tańczyć? No, jesteś tu w lokalu, ale ty chyba miałeś iść tutaj, na górę. O, tu. I taniec, chodź. Chodź, ty tutaj miałeś chyba szaleć, coś mi się wydaje. Idziesz? Idziesz. O, przyjdzie do nas, zaraz zobaczymy, czy coś z tego będzie. No, tańcuj tu. O, i od razu mu pyka. Dobra, ja mu tego tańca dam z 5, bo ja muszę pilnować tutaj w domu, co się dzieje, tak? Wiesz co, ty byś, gdzie ty jesteś tu najbliżej? Najbliżej tu, weź użyj. Sam, ty jesteś głodna, chodź coś zjedz. Ciasto cytrynowe na przykład. Dobrze, Darren rozmawia, Basia się sądzi. Jak Basia wróci, to niech użyje i idzie spać, bo jest zmęczona. Wyjdź mi z tego. Teraz tak, ty również, ile ty masz jeszcze? Ale ty się obijasz z tym tańcem, stary. Dobra, ja go na razie zostawię. Dobrze, czy przyszła tata do nas? Patrzcie, ona powiedziała, że zaraz przyjdzie i nie ma. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Zostaw plan biznesowy, ty też jesteś głodna, chodź sobie zjedz surówkę na przykład. Nie wiem, co się wydarzyło, czemu ona nie przyszła. Darren, ty już się nagadałaś. To ja ciebie, Darren, zapraszam tutaj sobie. Skorzystaj, bo na pewno wolne. Jest 23, proszę iść spać. Juliet, skoro koleżanka nie przyszła, również zapraszam do spania. Ty tańczysz? Tańcz. Dobra, Basia, wierzę, ma iść spać. Darren tak samo. Sam posprząta. No to użyj, może nikt ci nie wejdzie. I również idź spać. Dobrze. No zobaczymy, jak jutro nam dzień się potoczy. Basia już wraca. Basia chyba właśnie wraca. Czy ty już skończyłeś tańce? On się chyba za mocno zmęczył. No nic, w każdym razie wrócisz, użyj i też możesz już iść sobie spać. Dobrze, to my w takim razie rano się zobaczymy. Łapeczka również idzie spać. I dzień dobry, kolejny deszczowy dzień w mieście. Basia wstała, chodź sobie pod prysznic i chodź podaj jakieś śniadanie. Mogą być naleśniki na przykład, bo dlaczegożby nie. Czy ty przegrałaś wtedy ten proces? Ja wiecie co, spróbuję jeszcze raz w takim razie się z nią tutaj z nimi sądzić. Tak, proszę bardzo. Leon, jak ty? A ty Leon musi... O, jakie się zachciało. Dobrze, dziewczyny, czy wy dzisiaj do pracy? Tak, za 9 godzin, ty za 7, ty też za 7. Zastrzyk przeciwko katarowi, a proszę cię bardzo. Akurat gdzieś tu blisko jestem, koło szpitala. Albo z drugiej strony to miasta całkowicie, bo dziś musiałam to obrócić. Nie, dziś przed chwilą tutaj mi szpital mignął. Tu jest szpital. Tak. Weź sobie zastrzyk, proszę bardzo. Jeszcze któraś reflektuje? Nie. Dobrze. Tak. Ty jak wstaniesz, musisz coś zjeść i też najlepiej byłoby, żebyś wzięła prysznic. Tutaj chyba jeszcze widziałam, jest surówka. To możesz zjeść. No i chciałabym, żebyś ty z tym sobie pogawędziła. Może dzisiaj jakieś spotkanko wyjdzie. Zobaczymy. Sam, pokaż się. Sam to powinna też zjeść. Tak, i dziewczyny mają urodziny.
Więc ja bym chciała właśnie tutaj kupić dwa torty i postawić świeczki. Tutaj zainteresowania imprezy. Proszę bardzo, jeden tort i zmieści się drugi? Nie, to drugi będzie tutaj. Dobrze. Mam nadzieję, że Kościdla mi ich zaraz nie sprzątnie, jak to Kościdla. Właśnie, jak ty byś tutaj mogła... Aha, bo tu się nie dodaje świeczek. Dobrze. To wiesz co, Darren, może zamiast jeść, sam to tak samo, wstaniesz, zdmuchnij świeczki. Ty zdmuchasz. Tak. I tutaj Darren, zdmuchnij. Tak, Darren zdmucha. Dobrze. No. Niech to nam dziewczyny dorosną, że pamiętałyśmy i wszyscy pamiętali o urodzinach, ale grzmotnęło. Mam nadzieję tylko, że mi się nie poprzebierają jakoś dziwacznie. Zaraz zobaczymy. No tak wiecie, jak Darren się chce z tym gościem, jest znowu ta fryzura, spotkać, to tak szkoda, żeby źle wyglądała, prawda? No nic, ja dziewczyny i tak poprzebieram. No Darren. Też ci włosy od razu odrosły. No nic, w każdym razie weź sobie kawałek, tak? Bierzcie wszyscy po kawałku ciasta, najedzcie się. A ty, no właśnie, zajadaj się ciachem. Potem sobie możesz, proszę bardzo, użyć prysznic i idź grać w szachy. Twoje stałe zajęcie tutaj. Nie wiem, kto pierwszy zje. Sam już zjadła. Teraz muszę patrzeć, która to która. Tak wyglądają. Weź sobie tutaj, skorzystaj i weź prysznic. A sam... Sam na razie, wiecie co, wsadzimy do gabinetu, niech ona sobie chwilę w coś pogra. Juliet opuściła urodziny, no nic, ale wrócisz, to sobie chodzi, weźmiesz kawałek ciasta, żeby nie było. I tak, ty chciałeś skorzystać, użyj i chodź sobie na maluj duże. No to seniorów mam już z głowy i pora zająć się dziewczynami. Tak, ty też jak zjesz, musisz wziąć prysznic z tego co widzę. I jakbyś chciała, to tak możesz sobie... O, to ono musi być gdzieś blisko. Już nie. Pogawędzić. Dobra, więc rozmawiaj. O, kto już? Wy wszyscy do pracy nagle. To tak szybko czas minął. Dobra, też śmigaj do pracy, czyli zostaje nam w domu sam. To wiesz co, sam? Chodź... Tak, sam nam zostaje w domu. Weź, chodź, zobaczymy randki, czy masz jakieś wiadomości. Darren, idziesz do pracy? Idziesz. Dobra, sam chodź, zobaczymy. Może ktoś nowy się napatoczył. Ten Alex, no on taki średni jest. No weź, przeglądaj profile, może my kogoś znajdziemy sami sobie. No. O, ten kolega Toma się pojawił. Ebenezer, całkiem ładne imię. Jejku, no nie mam pomysłu. Dobra, spróbujemy z tym w takim razie. Weź pogawędkę parę razy. No, już się dorosło. No, to dobrze tutaj byłoby mieć kogoś. Dobra, ty za 6 godzin to daj sobie sam spokój i dawaj tutaj z pracownikami sobie chwilę jeszcze pogadasz. O, z tą sobie zagadaj dwa razy i pójdziesz do pracy. Juliet, ty do pracy już zostaw to. Ty też pracujesz, nie zapominaj. Ta też nie ma czasu. Dobra, już daj spokój, nie rozmawiaj z nią. Spróbuj z tym raz pogadać. Może on jeszcze... Wszyscy pracują. Dobra, wiesz co? Idź ty też może już do pracy. Nie wiem, znajdź sobie jakieś zajęcie czy coś. No, ty masz wszystko spełnione. A to nie malowałaś? Weź to sobie skończ. O, idziesz do pracy, dobra. Wszystkie dziewczyny są w pracy, zostali nam tylko seniorzy nasi. No ja bym tak chciała, żeby Leon wbił ten 10. poziom. On tak zawsze o tych szachach marzył. Patrzcie, nie możemy dalej sobie zlikwidować tego. Nie, Basiu, już? Ale to Leon pierwszy miał zejść! Jest, dlaczego Basia? Dlaczego? I jeszcze łapeczka na to wszystko patrzy. Dobra, sam, chociaż ty nie patrz, żebyś ty traumy nie miała. Uciekaj do pracy. I tak będzie ci bardzo przykro z tego powodu. No, Masiu. Przecież Leon był od niej starszy o
No, pira ze drzwi oko 10 lat. Był starszy. Leon, a ty... Właśnie teraz pomyślałam, żeby błagał o życie, ale nie. Aha. No nic, zostawmy tą kostuchę. Zostawmy jej łapeczka przerażona. Weź, Leon, łapeczkę spróbuj uspokoić trochę. Wzmocnienie pochwal, że jest schludna i wzmocnienie pochwal, że jest łowca. Weź odczucia, daj wąchać dłoń i mów. Jeju, ale patrzcie, przynajmniej Basia pierwszego ślubu córki dożyła. Ale nie, naprawdę mi jest teraz szkoda i przykro. Czemu ja tego nie mogę przenieść? Kostuch, możesz sobie stąd iść? Właśnie, jeszcze się pokłóć ze wszystkimi. Dobra, weź jeszcze odczucie, daj przysmak. No już z łapeczką lepiej, dobrze, jak skończysz to idź jeść. Leon, jak mi jest przykro. Naprawdę ja się spodziewałam, że on jest o wiele starszy i że on pierwszy zejdzie. I patrzcie, Basia zostawi po sobie taki niedokończony obraz. Czy ty możesz iść? Nie, to nie ta Simis. Chciałam, żeby się wypłakał. Nie, jest mi naprawdę przykro teraz, że Basia już nie żyje. Nie wiem, weź sobie loda tęczowego. I dziewczyny, co też... Też mają wszystkie żałoby, ale widzicie, on ma złamane serce. Tato już w ogóle jest tak przerażona. Dobrze, weź sobie podrap tu ze dwa razy i pójdziesz sobie skorzystasz. No chociaż troszkę o łapeczkę zadbamy. Weź tutaj... Wow, no nie mogę uwierzyć, że Basia odeszła. Ja naprawdę od wyjazdu dziewczyn na studia czekam, kiedy zejdzie Leon. Nie to, że ja mu źle życzę, tylko tak po prostu. A tu Basia. Nie wierzę. Dobra, weź tu sobie użyj, skorzystaj w sensie i chodź sobie z tym pogawędź ze dwa razy i spróbujesz go zaprosić. No nie wyszło zaproszenie, Juliet, co ty byś chciała? Zmienić pracę. Tak. Przeprowadzić się. No też się przeprowadzisz, na pewno. Teraz tak, Juliet wraca do domu. O, Juliet, prysznic, zdecydowanie, to zapraszam do ciebie, użyj prysznic i może zadzwoń, pogadaj z tą, spróbuj. Oj, no to się mi przykro teraz zrobiło. Aha. Może teraz Darren troszkę dłuższe włosy zapuści, tak jak miała Basia? Nie wiem, zastanowimy się. Co, uzupełniasz? Tak, uzupełnij miskę, bo nakarmiałeś tu wszystko, to chodź, pooglądaj telewizję, zajmij się czymkolwiek po prostu. Dobrze, jest Juliet, nasza pani naukowiec, zaraz niedługo wraca sam się ma całkiem dobrze. A kto to jest Richie Stryker? No dobra, zatwierdźmy. Darren, kto to jest Richie? To jest ten, osobowość. On jest wróżkiem, ja średnio tam chcę z nim... O, randka na cmentarzu, czy on jest normalny? Dobra, pojedziemy, zobaczymy. Tam dziewczyny mają rozdysponowane, co mają robić. Pojedźmy, zobaczmy, co to ma być. Gdzie ty jesteś, człowiecze? To ty? Tak, to on. No to... Spróbuj zaimponować bogactwem. Mówiliście, że to zawsze działa. Skoro ona, zwiecie, sam zaprosił. Dobra, i weź przyjazne. Faj się oceną, weź znowu bogactwem. Poproś o autograf. Weź jeszcze raz zaimponuj bogactwem. Zobaczymy, kiedy tutaj więcej przyjaznych nam wyskoczy. Już zaimponowaliśmy mu chyba w miarę wystarczająco. I jeszcze raz ocena z komunikacji. I jeszcze raz bogactwo. Ja już zawsze tutaj trafiamy na jakiś taki sio, widzicie.
nie wiadomo kogo. Weź rozmawiaj o zimie, dobrze, że już mamy normalne relacje. Weź, przeprowadź wywiad, a dlaczego by nie? Może się uda, zobaczymy. Dobrze, ty tu randkuj, zobaczmy, co tutaj u dziewczyn słychać. Jakby je tu ogarnąć, jest 22, wiesz co? Ale ty szalejesz. Chodź sobie zjedz surówkę i pójdziesz spać. Jak ty się masz? Ty chodź, użyj. Użyj i weź sobie, nie, szybki prysznic chciałam, żebyś wziął. I też idź spać. Jejku, jak tobie teraz będzie tutaj smutno samemu w tym wielkim łóżku. Naprawdę. Dobra, ty sobie zjedz kawałek ciasta. Ciebie nie było na urodzinach, to możesz jeść ciasta cały czas. Jej, a może Basia, słuchajcie, się załamała, że on nie tego... Że nie udało jej się tej sprawy w sądzie tak wygrać i stąd... Nie wiem, naprawdę. Poznajmy go. Nie, nauczajmy, weźmy... Zapytajmy o takie rzeczy, żeby go lepiej poznać. Dawaj, dawaj. Przyjazne jeszcze... Pogawędkę zwykłą dajmy. Uniwersytet Simowek. A to jeszcze, wiecie co, zapytajmy, czy jest singlem. Jest sportowcem. Okej, okay, spoko. To jest przyjacielska. Weźmy jeszcze... O deszczu porozmawiajmy. Jesteś singlem? No wiesz ty co? Wiesz ty co? Jesteś primadonną. Obrażę ciebie, pokłócę się i sobie pójdę. I że byłeś świetlikiem kiedyś. Jesteś normalny? No, żonę masz i mnie zapraszasz na randkę? Pogięło cię? Masz, jeszcze przytyk ci zrobię. Masz, jesteś moim arcywrogiem. Nigdy więcej mi się tu nie pokazuj. Masz, jeszcze się skrzycza. No, wypadł. Idę do domu, obraziłam się. O, wiecie wy co? Czy następnym razem, jak się z kimś spotykam od razu, pierwsze co pytam, a żonę masz? No. Będą mi... Zbulwersowałam się normalnie w tym momencie. Dobra, Dareń, chodź. Zmarzłeś tylko niepotrzebnie przez jełopa i tyle. Dobra, chodź sobie tutaj. Użyj, weź jeszcze... Nie czyszczenie, tylko prysznic albo kąpiel i śmigaj spać. Dobrze, kochani, kończymy ten odcinek. Widać, tutaj nie jest proste znaleźć sobie partnera. No i naprawdę przykro mi, że... Co byś chciała? Nie, dopiero co go uznałaś za wroga. Przykro mi, że Basia nie żyje, no ale... Kolej rzeczy, no nic. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.